Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Ja nie wiem, czy się śmiać, czy płakać nad tym, co się stało i nad tym, co się dzieje, nad tym, czym nas karmią. Ja Wam tylko zacytuję dwa tytuły, dwa nagłówki, dwóch artykułów na temat tego, co się teraz pojawiło no, na naszych stołach. Artykuł numer jeden: wielka afera w branży spożywczej. Na nasze stoły trafiło mięso z komponentami do paliwa. Artykuł numer dwa. Kurczaki w Polsce były karmione olejami do produkcji smarów, skala przeraża. Pamiętacie, kiedyś była taka akcja, że podali no sprzedawali nam sól jako taką sól stołową kuchenną normalną, a okazało się, że to jest ta sól, którą sypią drogi, jak jest yy, zima. Po prostu, no nam sprzedali i sobie zajadaliśmy taką sól, taką brudną po prostu. A teraz się okazało coś gorszego, że karmili nas. Mięsem, które nawet ciężko nazwać mięsem. Ja może na wstępie, zanim wam ten, ten bełkot, ten to coś przeczytam, bo aż się niedobrze robi. Także jeśli coś jecie, to teraz tego nie jedzcie, po prostu poczekajcie. Najpierw taka dobra rada, nie kupujcie tego jedzenia. Ja wiem, że ono jest tańsze, ja wiem, że dobre mięso jest drogie, ja to wiem. Ale to mięso tanie jest niezdrowe. To mięso najtańsze jest nafaszerowane tutaj nawet nie chodzi o cenę to mięso jest nafaszerowane różnymi paskudstwami to jest niezjadalne. Po tym, Będziemy wszyscy chorzy, będziemy napromieniowani, będziemy po prostu albo chorzy i żyć z tą chorobą, albo będziemy umierać. Tego mięsa, tego świństwa się nie je. To niestety jest praktycznie wszędzie, te składniki ale w mięsie jest tego najwięcej. Przecież były robione takie testy, wielu też polskich. Mądrych ludzi to pokazywało, czym jest nafaszerowane tak zwane mięso. Tego się po prostu nie je. Okazuje się teraz, że w tym mięsie są jakieś składniki smarów, paliwa, ludzie. Mi się wydaje, że to tylko w Polsce, że za granicą jestem przekonany, że tam jakość jedzenia jest dużo, dużo lepsza. Były na ten temat też różne testy robione. Tam jest lepsze, w Niemczech, we Francji, tam to jedzenie jest po prostu lepsze. My jesteśmy karmieni jakimiś odpadami. Właściwie to nie wiem, który artykuł wam zacytować: czy na Manipel, czy na Onecie. Bo jeden i drugi jest tak niedorzeczny, jest tak absurdalny, ale dobrze, że piszą o tym. Tylko, że czytanie o czymś takim, że moi rodacy jedli i pewnie nadal jedzą i będą jeść, jedli coś takiego, czego nawet piesek by nie zjadł. Bo jeśli on tego nie tknie, to znaczy, że nam też tego nie wolno podawać. Zacytuję wam Manipel. Kurczaki w Polsce były karmione olejami do produkcji smarów. Skala przeraża. Oleje techniczne przeznaczone do produkcji smarów i biopaliw były podawane kurczakom, które trafiały na polski rynek, ustaliła Wirtualna Polska. W ramach szeroko zakrojonej akcji Centralnego Biura Śledczego, policji przeszukano kilkadziesiąt zakładów produkcyjnych paszę dla drobiu. Proceder mógł trwać nawet 5 lat. Zatrzymano 4 osoby. No brawo. Okazuje się, że przez 5 lat, prawdopodobnie nawet 5 lat, bo nie wiadomo, nie ustalili jeszcze tego, Polacy wcinali sobie mięsko ze smarem, z paliwami, jakimiś tam dodatkami paliwowymi, składniki ekstremalnie wręcz niezdrowe, niebezpieczne dla nas. A jakie choróbska... To powoduje, no to tylko można sobie wyobrazić. Funkcjonariusze zabezpieczyli próbki pasz oraz dokumentację dotyczącą produktów, które firmy kupowały od jednej ze spółek w Poznaniu. Ja się tylko zastanawiam, jeśli ci ludzie, którzy to sprzedawali, robili to świadomie, to nie ma Gorszej rzeczy na świecie i powinniście się wstydzić, dlatego że ja abstrahuję od tego, że łamiecie prawo, łamaliście, ale wy po prostu truliście swoich rodaków. Za to to dopiero od razu. Kto zwróci zdrowie tym ludziom? Ilu z nas może odeszło z tego świata przez to? Kurczaki karmione olejami do produkcji smarów. Zatrzymano cztery osoby. To właśnie Poznańska spółka B której 90% udziałów ma niemiecki koncern o tej samej nazwie, jest Centrum Wielkiego Śledztwa, które od stycznia tego roku prowadzi prokurator Krzysztof Gienes. Szkoda, że dopiero dziś nam o, o tym powiedziano, że nas poinformowano, oni od stycznia prowadzą śledztwo. No może byście skontrolowali te wszystkie produkty, które już są w supermarketach, żebyśmy się już nie truli, a nie teraz. I śmieję twierdzić, tak jak. Sprawa ucichła z, tym, z tą solą, z tym też ucichnie, moi drodzy, bo są koncerny, są ludzie, którzy są w stanie zapłacić im, i to wszystko przycichnie. Dalej będzie trucie. Dalej będzie trucie. Wspomniana firma, zajmująca się produkcją i dystrybucją olejów i tłuszczów paszowych, według ustaleń WP sprzedawała sfałszowane produkty, które nie powinny były trafić na rynek. Małżeństwo J. uznało, że wie jak zarobić, zrobić to taniej. I jest prezesem i właścicielem 10% w spółce B. Jego żona, Monika, prezesem i właścicielką dwóch mniejszych firm współpracujących z B. Według prokuratury od co najmniej kilku lat w ramach spółki B małżeństwo ściągało do Polski techniczne kwasy tłuszczowe, m.in. z Rosji, Ukrainy, Malezji i Rumunii. Sprowadzone przez spółkę B produkty nie nadawały się do wykorzystywania ich w branży spożywczej. Według materiałów zgromadzonych przez śledczych, część substancji pozyskiwanych przez firmę z Poznania mogła zawierać m.in. duże ilości pestycydów, a pestycydy to jeszcze małe piwo. To jeszcze małe piwo, to jest oczywiście coś bardzo złego, ale to jest jeszcze małe piwko w porównaniu do tego, co mi tam wynaleźli. Jakieś smary, dodatki, smarne paliwa, ludzie, paliwa. No przecież no nie chce się mi już tego czytać, bo nie chce mi się jeść. I mi już odszedł apetyt. Dwie osoby w areszcie napisali. Dwie osoby w areszcie. Zobaczcie, proceder na wielką skalę, a tylko dwie osoby w areszcie. To co to? Dwie osoby tylko się tym zajmowały, a cała reszta? A śmień twierdzi, że te supermarkety też nawet o tym mogły wiedzieć, bo jest tańsze. No bo czor dwie, jakby tak przebadać, cała już nie czyta nawet tego. Jakby tak przeczytać te wszystkie etykiety, wszystkich tych produktów, to nie zjedlibyście, moi drodzy najdrości, niczego z tego. Bo to jest. Ja ostatnio czytałem taki artykuł, jak to się wszystko odbywa. Są takie dwa koncerny. Jednym z nich jest na przykład Bayer, niemiecki Bayer. Oni tam sobie współpracują. Tam jest, naprawdę nie jest dobrze, jest źle, jest bardzo źle. Te produkty doprowadzą, już doprowadzają do tego, że ludzie mają nowotwory, że ludzie mają cukrzycę, miażdżycę, choroby wieńcowe, wszystko, dosłownie wszystko. Najgorzej mają ci najmłodsi, bo to starsze pokolenie to jeszcze się odżywiało na takich naturalnych produktach, a ci najmłodsi to już od dziecka. Zobaczcie, co oni są wszyscy zmutowani, duzi tacy, jacyś wielkoludy takie, nie? To nie jest przez przypadek, przecież to jest wszystko trucizna tak naprawdę. Dlatego jeśli macie okazję, to korzystajcie i kupujcie mięso, warzywa, wszystko, czy jakieś wyroby u gospodarza, u ludzi, którzy potrafią jeszcze zrobić dobrze, że jeszcze jest naturalnie. Są tacy ludzie, są takie gospodarstwa, są tacy gospodarze, rolnicy, nawet czasem małe jakieś takie gospodarstwa, niektórzy mają tylko kurki, na sprzedaży jajeczka, inni mają mleko. I tam kupować, nie kupować w tych supermarketach, bo to jest wszystko niezdrowe. To jest chore. To jest pozbawione wszelakich zdrowych mikroelementów, czegokolwiek. Tam nie ma, to jest trucizna, to jest. tego nawet się nie da. Tego nawet nie może dać komuś, kogo, kogo nie lubimy, bo to też jest nieprzyzwoite. Tego się po prostu nie je. To się wyrzuca do kosza, tego się nawet nie kupuje, a my jeszcze za to płacimy. A teraz się okazuje, że takie paskudstwo, takie świństwo, takie najgorsze z najgorszych bo tutaj już nawet nie jest sól do dosypania śniegu, po śniegu, nie? Zimą. Tutaj są jakieś oleje do produkcji smarów, tutaj są komponenty do paliwa. Czy to jest normalne? I ludzie coś takiego jedzą? Dobra. Bo aż niedobrze, naprawdę, aż niedobrze się robi, jak się czyta coś takiego. Aż, no, odechciało mi się jeść. Napiszcie, co o tym sądzicie, gdzie się zaopatrujecie, niech inni też może poczytają kilka wskazówek, bo są ludzie, którzy nie mają gdzie, nie mają jak i czasem jeden coś przeczyta i może później sobie kupi. Ja wiem, że to jest drogie, bo, ale nawet takie jedzenie chemikaliowe też jest bardzo drogie. Czasem nawet droższe, bo można kupić naturalne, świeże jajeczka. Nawet taniej niż w tych super hipermarketach. To jest możliwe, tylko trzeba poszukać. Pozdrawiam, trzymajcie się cieplutko i nie jedźcie tego, za przeproszeniem, gówna, muszę to tak nazwać, bo inaczej się tego nazwać nie da. Jak są takie afery, takie rzeczy się dzieją. Poza tym, jak oni nam sprowadzają śmieci z zagranicy, nawet z krajów afrykańskich, do nas wysypisko śmieci i to jedzenie też jest podobne. Tak jak ten śmietnik, jesteśmy po prostu śmietnikiem. Naprawdę, aż brak słów, że inni nawet by tego nie tknęli, jakby już nie mieli czego jeść. Oni już by woleli głodować, a my rozkoszujemy się smakiem tych, tych zakażonych, niezdrowych produktów. Tego nawet nie da się tego nazwać kurczakiem, to nie jest kurczak, to nie jest mięso. To jest wyrób mięsopodobny, tak jak kiedyś było czekoladopodobne coś, ale to jeszcze było zdrowe, a tutaj jest trucizna. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć, pa pa.